Dzień dobry. Jak biegać, jeśli wracamy do treningów po przerwie? Otóż odpowiedź jest tylko jedna. Biegać należy wolno. Tak, trzeba biegać wolno. Znaczy, wolno trzeba biegać. I chciałbym, oczywiście wszyscy o tym wiedzą, że jak zaczynamy to spokojnie i z pokorą i w ogóle. Natomiast no, teoria teorią, praktyka praktyką. Gdy wracamy do tych treningów, no to często, czy to po roztrenowaniu, czy po przerwie jakiejś, czy po jakiejś może kontuzji, no to jak najszybciej chcemy wrócić do tego, co było. No i to jest oczywiście błąd. Dobrze, jeśli mamy trenera, który nam rozpisze, co mamy robić, do jakiego tętna, bo wtedy mamy jakby kolejną parę oczu, która na nas patrzy i gniewnym wzrokiem i powie, że hej, to nie ma być wcale tak, tylko ma być inaczej. Natomiast nawet jak tam ktoś nam napisze swobodne rozbieganie, to często gęsto idzie to w inną stronę. Więc mam dla Ciebie dwie historie, które opowiedzą, że można to robić dobrze. Pierwsza będzie nudna, bo moja. Otóż no, ja sobie wracam, tak jak może ktoś tam z Was wie, do trenowania, bardzo lekkiego trenowania z jednej strony, jeśli chodzi przynajmniej o wolumen tych treningów, tam 3, 4, 5 razy w tygodniu sobie po prostu gdzieś wyjdę podreptać czy popływać, nalajcie bez spiny. No i ja, jako że nie lubię biegać po zimnym, no to wybieram się na siłownię pobiegać. No i dla mnie ta siłownia jest niestety trochę zdradliwa, ponieważ no, jak się biegnie samemu gdzieś, no to sobie można truchtać powoli, leci jakiś audiobook może, jak ktoś lubi, czy podcast, polecam archiwalne odcinki Kropeczki nad M, zalecam, bardzo dobre do słuchania, bardzo fajne materiały. No, ale gdy się jest wśród ludzi i na przykład chce się obok kogoś dostosować do tempa, albo no co tam, on biegnie po 6.0, ja będę biegł po 5.30, on biegnie po 5.0, ja będę po 4.30 i tak dalej, więc tak, czasami warto naprawdę ego i wszelkie inne śmieszne rzeczy odłożyć na bok i sobie pomyśleć, ja pierdzielę, co my robimy w ogóle, o co chodzi, jestem debilem. Więc tak, wolno, wolno jest dobrze, a swoją historię zakończę tym faktem, że to wolno różnie mi się udaje. I mimo że biegnę po, nie wiem, 6.0 na kilometr, to tętno jest 150 czy powyżej. Oczywiście no, mierzę tętno z nadgarstka, więc ogólnie można sobie je gdzieś tam wsadzić i ono może nie być aktualne i prawdziwe. Natomiast no, na tym polegam i zresztą po oddechu też i po swoim ciele czuję, że faktycznie ono może być nieco wyższe niż te 140, do których biegałem rozbiegania. Rozbieganie po płaskim biegałem gdzieś tak 5.0, 5.10, gdy jeszcze trenowałem. Więc to bieganie teraz po 6.0 jest trochę dramatycznie wolne, a mimo wszystko ono jest wciąż za szybkie. No i sobie tak truchtam już trochę tygodni, właściwie parę miesięcy z drobnymi przerwami, ale jednak uznaję, że coś tam robię, a te tempa wcale jakoś specjalnie nie wracają do mnie. Dzieje się to bardzo, ale to bardzo powoli. Więc no, jednak wydaje mi się, że droga jest jednak poprzez to wolne bieganie, oczywiście z pewnymi krótkimi zadaniami. I teraz jeszcze jeśli bardzo nie lubimy tych wolnych biegów, lubimy się zatachać, no to myślę, że ja tutaj nie chcę i zwykle nie żadnych trenerskich czy tego typu rad nie daję. Natomiast to, co zauważyłem w swoich treningach i to, co zauważyłem po sobie, no i co trenerzy rozpisują, to no są zadania, które nie powodują u nas pewnego stresu, nie powodują dla organizmu dużego stresu, a nam mogą zaserwować pewną dawkę głębszych oddechów, pobudzenia serca i tak dalej. No więc jeśli idziemy na jakieś tam, powiedzmy, godzinne roztruchtanie, umieramy i w ogóle staramy się po prostu posuwać do przodu, no to gdzieś tam w środku tego treningu można sobie zrobić 3, 5, może 10 takich kilku 20-sekundowych, 30-sekundowych przepaleń, tak, na tam 30 sekund ostro, minuta 30 lekko dalej, tak, żeby po prostu się pobudzić, ale jednak całą resztę
treningu, no cóż, wolno, tak? No i te 30 sekund też nie w pałę, tylko żeby jednak była jakaś ekonomia biegu, lekkość, ale oczywiście dość szybko. No i drugi przypadek, który jest ciekawszy i tutaj nie powiem, o kogo chodzi, ale no są postacie, z którymi jeśli tam miałem okazję rozmawiać w trakcie moich różnych spotkań i poczynań. Są osoby, które trafiały na kontuzje poważne w swojej karierze zawodowego sportowca. No i okazuje się, że gdy po takich kontuzjach z tymi osobami, z tą osobą jedną rozmawiałem, no to się okazuje, że cóż, zawodnik z tak zwanym paszportem pro, wracając po kontuzji kończyny dolnej do treningu biegowego, rozpoczyna te treningi od marszobiegów, tak żeby po prostu tętno trzymać na odpowiednio niskim poziomie. Zatem jeśli zawodnik z wysokiej półki może w ten sposób, oczywiście no to pierwsze parę, jakieś tam jednostki, tak, ale jeśli zawodnik z tej półki może tak robić, ponieważ taka jest droga ku wielkości, no to myślę, że my również możemy. Także pokora! I jeszcze jedna rzecz na koniec. Jest taka strona, nazywa się ironfactory.pl i na dole tej strony można się zapisać na newsletter. A ten newsletter ostatnio powstał z martwych i staram się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie w tym newsletterze wysyłać ciekawostki ze świata sportu, więc jeśli jesteś zainteresowany moim subiektywnym przeglądem informacji odnośnie sportów wytrzymałościowych i w ogóle tego, co robię w tym aspekcie sportowym, to serdecznie zapraszam do zapisu na ironfactory.pl. Ten przegląd jest bardzo ostry, ponieważ raz na te powiedzmy dwa tygodnie czy 7 dni wysyłam zaledwie 2, 3, max 4 linki do najciekawszych artykułów, więc nie ma aż tak wiele czytania, a treści są mocno przebrane. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnym materiale też za tydzień lub dwa we wtorek. Pozdro i do zobaczyska. I biegajcie wolno, żeby mnie nie dogonić czasem. Yo!